Siemano! Cześć! Dzisiaj koniec innej stajni niż do tej pory. Zapraszamy na ciekawostki o Audi A6 C6. A6 C6 to pierwszy model, gdzie klient mógł sobie zażyczyć skórzane wykończenie deski rozdzielczej. W modelu poprzednim C5 oraz w modelu kolejnym C7 nie było takiej możliwości. Audi kolejny raz wprowadziło tę opcję w modelu C8. Podobno dostawcą skóry był... Jeff Dahmer. Ciekawą wersją jest A6L, która była produkowana tylko na rynek chiński, z racji, iż na tamtejszy rynek nie wypuszczano modelu A8, bo Jackie Chany nie sięgały do pedałów. W porównaniu do ustępującego modelu nadwozie limuzyny było o 12 cm dłuższe i o 4,5 cm szersze, chociaż wysokość karoserii pozostała niezmieniona. No i chuj, no i cześć. W 2005 roku A6 C6 otrzymało Nagrodę Samochodu Roku oraz Tow Car of the Year ze względu na szereg funkcji holowania, takich jak regulowana wysokość zawieszenia i tłumienie, a także obecność programu stabilności przyczepy. Także sołtys w niedzielę do kościoła, a w tygodniu... Nowa A6 była o 30 kg lżejsza od poprzedniej generacji dzięki aluminiowej masce oraz błotnikom. Kurwa, Krzychu! Charakterystycznym elementem nadwozia A6 C6 jest nowy grill, nawiązujący do starych samochodów wyścigowych należących do grupy Auto Union GmbH, takich jak na przykład Auto Union Type C oraz D. Audi A6 C6 w testach zderzeniowych Euro NCAP uzyskało bardzo dobry rezultat. 5 na 5 gwiazdek za ochronę dorosłych pasażerów, kategoria ogólna. 4 na 5 gwiazdek za ochronę dzieci oraz 1 na 5 gwiazdek zdobytą w kategorii ochrony pieszych. W opisie filmu link do kamizelek odblaskowych. W Audi A6 C6 dostępne były 3 systemy audio: seryjne, DSP Standard oraz Bose. Warto zaznaczyć, że seryjne nagłośnienie to dwudrożny zestaw głośników tylko i wyłącznie w przednich drzwiach. Ale to trzeba być sknerusem, żeby wybrać taką biedę w salonie. Silnik generacji RS6 C6 zajmował tyle miejsca z przodu, że konstruktorzy musieli przenieść zbiornik płynu chłodzącego pod podszybie. Aby sprawdzać poziom płynu chłodzącego, trzeba było otworzyć drzwi pasażera i odczytać poziom płynu ze wskaźnika u dołu słupka A. A, to pan Kornacki sprawdzał poziom płynu. Drzwi wyrywa z korzeniami. Och! Dla uczczenia zwycięstwa bolidu Audi R10 TDI, napędzanego silnikiem diesla w ostatnim wyścigu Le Mans, firma wyprodukowała specjalną, limitowaną edycję Audi A6. Wyróżniała się ona m.in. zmienionym kształtem zderzaków, 19-calowymi felgami z modelu RS4, srebrnym lakierem, zawieszeniem obniżonym o 30 mm. Czy widzicie różnicę? Ja nie widzę. Ja widzę! O, widzę, matko najświętsza! Audi A6 C6 Sedan ma największy bagażnik w swojej klasie. Jego pojemność to 545 litrów, podczas gdy BMW serii 5 mieści o 23 litry mniej, a Mercedes E-klasa 5 litrów mniej. No tak było. Polskie wersje A6 C6 są znacznie lepiej wyposażone. Standardem na naszym rynku był na przykład Klimatronik, za który u Niemca trzeba było dopłacać gruby szmal. Akurat Niemcy wiedzą, jak pachnie hajs.